Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Jędryka, IndyKeys.pl, jesteśmy po gali KSW72 w Kielcach. Ze mną Krzysztof Soszyński. Powiedz, jak ci się podobała ta karta dzisiaj? No, a bardzo fajne. Miejsce mi się bardzo podobało. To wszystko. Tutaj pierwszy raz jestem w Kielcach. To naprawdę jest wspaniałe miejsce. A bardzo fajnie to zrobione. Atmosfera była dobra. Kibice byli też dobrzy. A nawet z tym deszczem wszystkim było świetnie. I można powiedzieć, że te ostatnie trzy walki naprawdę pokazały coś pięknego. No to która... Może inaczej, co cię najbardziej zaskoczyło dzisiaj na tej karcie? Surdyn. Patryk Surdyn, naprawdę mogę powiedzieć, już to mówiłem wcześniej, że to jest chłopak, który przegrał pierwsze dwie walki w KSW i to dostał w dupę dobrze. Ale też z jakimi rywalami? Ja właśnie o to chodzi, że i właśnie to jest chłopak, który zdecydował się, że zamiast być załamany z tym, co się stało, wziął to, co nie umiał dobrze, poszedł z powrotem do treningu, nauczył się. Codziennie trenował i doszedł do tego poziomu, że teraz całkowicie innym zawodnikiem jest. I założę się, że jakby KSW mu dała rewanż z jednym z tych, co przegrał, to była całkowicie inaczej walka. Zastanawialiśmy się, no bo tutaj, czy ta karta nie pójdzie całość na decyzję, no bo tak się zapowiadało, no ale te trzy ostatnie walki gdzieś tam uratowały, powiedzmy to. Brian Hoyt to man, mega, mega superstar się zrobił i był, bo słyszałem o nim dużo, że to jest chłopak, który naprawdę pokazuje dużo w klatce, a nawet walczył na Vale Tudo niedawno i gołe pięści, to wszystko. I to jest chłopak, który już ma 27 lat, już walczy 10 lat. Będzie jeszcze po polsku rozmawiał troszeczkę na końcu z tym wszystkim, naprawdę pokazał coś pięknego i pokazał, że może nawet jak dostanie w dupę z początku walki, to też może wrócić i wygrać tą walkę i bardzo pięknie i będzie ma szansę być nowym superstar, jak wszystko mu pójdzie następną walką. No jedna walka na karcie była kobiet. Obie już zestawiano po ich debiutach w KSW właściwie, zestawiano je razem, wreszcie to doszło do skutku. Jak oceniasz tą walkę? No Emilia Czerwińska zrobiła progres, no ale też widzieliśmy w końcu taką Sarę, jaką chyba chcieliśmy zobaczyć. Nie myślę. Czerwińska pokazała to, co zawsze pokazuje, że ona jest naprawdę wspaniały kickboxing ma i Muay Thai ma. To jest kobieta, która ma 200 walk w tym sporcie. Jestem bardzo zszokowany, że Sara Smajic w stójce stała cały czas. Tego nie rozumiałem. Po co w stójce stoisz z kimś, kto ma 200 walk i naprawdę, jak zobaczyłeś te pierwsze 3 minuty w tej pierwszej rundzie, to dostała w dupę. I jak ja bym był jej cornerman i plan by był clinch od razu, idziemy na siatkę, trzymamy ją, spróbujemy, żeby się zmęczyła troszeczkę, a po co w stójce bić z taką kobietą, która ma tyle walk, to nie zrozumiałem. Z tego co wiem, plan taki był, bo siedziałem przy narożniku Sary akurat i cały czas słyszałem, żeby trzymała się planu i obalała. Głupota! To była największa głupota tego całego, bo naprawdę miała szansę wygrać tą walkę, jakby zrobiła to, co myślałem, że powinna zrobić, włożyć żywiecką przy cage i położyć ją na ziemi i wygrać tą walkę tam w tym, jak w zapasach, nie? I tego nie zrobiła i przegrała, dostała w dupę dobrze i szkoda mi to jest, bo to jest naprawdę dziewczyna, która ma bardzo dobrą szansę, ma dobre grappling, ma dobre brazylijskie jiu-jitsu, nie? I nie wiem, dlaczego tego nie pokazała. Ale mimo wszystko gdzieś tam była wreszcie ta agresja i ta próba zagrożenia, czego brakowało w tych dwóch poprzednich walkach, mam wrażenie. Była, ale dostawała w dupę cały czas. To nic nie pokazała właśnie, o to mi chodzi. To, że była agresywna, to była agresywna, ale Czerwińska cały czas była na jej ciosie. Prowadziła walkę wszędzie, gdzie chciała i tak się stało. Jak zastosuje się twój game plan być w stójce z taką kobietą, no to proszę bardzo, no to będziesz miała teraz czarne oko przez parę tygodni. Dwie ostatnie walki, Dawid Śmiechowski znowu robi to, co zwykle robi. Śmiechowski to jest inny charakter ma. Nie rozumiem tego troszeczkę, ale to jest jego styl i działa mu to wspaniale. I nic nie mam do tego powiedzenia, bo wygrywa walki. A to jest chłopak, który w kontroli czuje się, że chociaż nie wygląda w kontroli, ale jest w kontroli. On wie, kiedy te ciosy, co ma dać, daje i to się stało. To był perfect cios w niesamowite miejsce, w pięknym czasie i Kaczmarczyk naprawdę myślę, że nie powinien być załamany z tym wszystkim, naprawdę pokazał, co myślałem, że pokaże i tylko, że dostał w tym miejscu, tam gdzie obojętnie kim jesteś czempionem czy coś, ze dziądzią czy coś, dostaniesz w tym miejscu, to idziesz na dół i trzymasz brzuch przez 10 sekund, nie? I tak się stało i szkoda, że tak się stało, ale to jest MMA. No i creme de la creme dzisiejszej karty, Tomasz Romanowski kończy Andrzeja Grzybyka w pierwszej rundzie.
nie był faworytem. Czy to jest troszkę zaskoczenie? Ja trudno powiedzieć, bo wiesz, jak nie zbijesz walki, nie zbijesz wagi przez 3 kilo, coś tam jest. Jestem bardzo ciekawy, co się stało, ale może, że nie zbił tej wagi, był dwa razy szybszy, bo naprawdę był Romanowski był całkowicie szybszy niż nigdy nie widziałem, żeby to był taki szybki. Jeszcze tak mocno uderzał też. Grzybek też, nie wiem czy to, że jest teraz tatą, że już ten czas, który powinien włożyć wszystko w ten MMA, nie może, bo ma dom, ma żonę, ma dziecko, ma to wszystko. To nie jest, to jest trudno tak podzielić to wszystko, nie? Albo rodzice, rodzina musi od niego odejść to troszeczkę i dać mu czas trenować, albo MMA musi odejść troszeczkę, żeby miał czas dla dziecka, nie? I nie wygląda tak samo, jak wyglądał, nie? I wiem, że to jest ta kontuzja. Ja znam dobrze, o co chodzi, jak kontuzje są, nie? Jak masz taką straszną kontuzję, nigdy nie będziesz tym samym po kontuzji. I to wiem dobrze i widzimy to od niego, że nie jest tym samym, co było przed kontuzją. No właśnie, to teraz co dalej z Tomkiem Romanowskim? No bo w kategorii 77 ciężko mu robić tą wagę. No ale jednak jak walczył z Grzybikiem, walczył wcześniej z Pietrzakiem, wygrywa, więc mógłby zawalczyć z Bartosem o pas, jeżeli Roberto go złapał. Musi najpierw zbić wagę, nie? Jak chcesz być prawdziwym, profesjonalnym fighterem, to musisz, waga to jest jedną rzeczą, którą musisz mieć kontrolę na tym i on nie ma kontroli na tym. To nie jest jego pierwszy raz, że nie zbił wagi, mi się tak wydaje, nie? Że miał zawsze problemy i dzisiaj tym razem miał bardzo jeszcze największy problem, jaki miał z tym wszystkim. To jest jego decyzja, on musi coś o tym zrobić, albo jesteś profesjonalnym fighterem, walczysz w tej wadze, albo spierdalaj na inną walkę, na inną wagę, nie? I tak musisz zdecydować się. No to jeszcze odbiegnę na chwilę od KSW, nie wiem czy jesteś na bieżąco, powiedzmy, Aspinall czy Blaze w UFC w Londynie, o ile ta walka jeszcze się nie skończyła na ten moment. Ciekawa walka, mi się wydaje, że Curtis Blaze z jego wrestlingiem może coś tam pokazać, ale ten rywal jego, Aspinall, to jest naprawdę dobry i ma talent wszędzie, taki nowoczesny styl ma, że jest mniejszy, kompaktowany, ale wszystko zna. Ale mi się wydaje, że może ten Curtis Blaze z jego wrestlingiem ma dobrą szansę na to wygrane. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo w takim razie. Powiedz mi jeszcze na koniec, w skali 1 do 10 jak oceniasz dzisiejszą galę? Mogę powiedzieć, to było 7 z 10. To ostatnie 3 walki naprawdę pokazywały to, co to powinno pokazywać. Mi się też podobało. Surdyn bardzo, bardzo dobrze walczył. A kobiety dobrze też walczyli, ale te inne chłopaki powinni troszeczkę... Wiesz, no walczysz, jak walczysz w takiej okazji, walczysz dla takiej gali, musisz dać zawsze wszystko, co masz. I niektórzy pokazali to, i niektórzy nie pokazali. I to jest, ale to jest MMA, nie? Czasami wyjdą te walki, jak powinny być, czasami wyjdą, że 3 rundy będą, te pierwsze 6 czy 7 i tak się zdarza czasami. No dobrze, dziękuję Ci bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo. Miłego. Dzięki, nawzajem.